Budynek Fundacji Penhue'a, zasnuty żółtawą londyńską mgłą, teraz, blisko północy, wydawał się znacznie bardziej niepokojący i posępny niż w ciągu dnia. Jego surowe, monumentalne zarysy straszyły i zniechęcały do tego, żeby się od niego zbliżyć, a żeliwne ogrodzenie wiło się i szczerzyło nieprzyjemnie, tak jakby chciało każdemu ewentualnemu przyjaciołowi powiedzieć: odsuń się i nie wchodź. Główna brama, a obok niej pusta w tej chwili stróżówka, okazała się zamknięta. Musieliście poszukać innego wejścia. Stróżówka, tak jak mówię, była pusta, a wewnątrz fundacji, zdaje się, nie świeciło się żadne światło. Rzućcie sobie na spot hidden, tylko najwyższe możliwości. Najwyższe to ma ze spostrzegawczości. No tak, wiadomo. Na mniej niż połowa. Szkoda, bo ja rzuciłem więc jeden. Więc dostrzegłaś... Rzuciłeś? Jeden. No to ma lepszy sukces. No, ale on nie rzuca. No też się inaczej, nie dostrzegłaś żadnego ze świateł, które na stałe paliłyby się w fundacji, ale zdaje ci się, że dostrzegłaś jakieś snopy światła błądzące po niektórych oknach. Być może było to światło z latarki strażnika, który poruszał się po korytarzach fundacji teraz w nocy. To jest logiczne, że ochroniarze dalej tutaj są. Ty znasz też drugie ewentualne wejście do, na teren fundacji. Niestety ta brama również jest zasunięta. Jeżeli któreś drzwi mają być otwarte, to widocznie nie chodziło o te, które prowadzą przez mur. Przez ogrodzenie. No, tam musimy się dostać sami, no, to nie będzie aż tak proste chyba. Teraz pytanie, brama jest zamknięta na skobę od środka, to taka... Bo ja byłem w miejscu, gdzie podjeżdżała ciężarówka, więc tak, się, że tam... ona jest odsuwana, to jest taka brama na szynie. No okej, rozumiem, że ona jest zamykana od środka raczej. Tak. I z zewnątrz się jej otworzyć po prostu nie da. Dokładnie. A brama jest... główna jest takim... Dwa łańcuchy są i dwie kłódki. Okej, okay, no a jesteśmy no, w stanie sforsować mur? Przejść nad nim. No. Tak, jak najbardziej. Musimy sobie pomagać nawzajem. Jakieś drzewo koło muru, coś takiego? Po prostu możecie przeskoczyć to ogrodzenie, jakby tutaj. To jest po prostu ogrodzenie. To ogrodzenie jest wysokie, ona ma. Myślę, że ma ponad 2 metry, tak? Więc to nie jest tak, że każdy sobie hopnie przez nie, ale wyznaczy, że jedna osoba wejdzie na ogrodzenie i poda rękę pozostałym i wy przez nie przeskoczycie. Tego potrzebuje, żeby jedno z was, najsprawniejsze, wykonało test zręczności bądź wspinaczki. Okay. Bądź nawet skoku, bo w sumie jakby się uprzeć, to ktoś to bardzo wysoko skoczy, 70? To tam wejdzie. Jak tam jump? Jump, climb, wszystko podstawa. Mi jedno. Po prostu ktoś z was musi tam wejść i wtedy pomoże reszcie ja przejść przez ogrodzenie. 70 zręczności, więc... No dobrze. Po prostu się zapieram, podciągam się. Gramolić się tam chcesz. Tak. No. Dawaj. To jest sukces. Okej. Okay. No to rzeczywiście, Archie jest wysoki, tak, on sięgnął po prostu tego ogrodzenia, zaparł się nogą o jakiś wystający fragment, nie wiem, zawiasu, klamki, czegoś, no i już po chwili siedział okrakiem na tym ogrodzeniu i podawał wam rękę, dosłownie przerzucając was na drugą stronę. No i wylądowaliście za budynkiem fundacji, tak, z tyłu jesteście, dokładnie. W miejscu, z którego wcześniej cię wyrzucono. W tej chwili te drzwi... tutaj, nie? Tu jest podest, tu są drzwi prowadzące jakieś okna i tak dalej. To wszystko jest pozamykane na głucho, nie ma żadnej śladu ciężarówki. Nawet żadna lampka się nie pali. Tu jest ciemno po prostu, tak? Jesteście w ciemnym zaułku z tyłu za fundacją. To co? Idziemy do drzwi do piwnicy. Drzwi do piwnicy są wewnątrz schodach. Tak. Aha, tu. Wewnątrz. Czyli no mamy staw. Nie no, tu schodami, tu masz drzwi do piwnicy. Ojciec wspominał coś o sypie na węgiel. Zakładam, że tak. Ma rację chyba do nas wszystkich. Że od zewnątrz. Tu tak, masz tak, schody i to są te schody, które tu się tak, potem tak, pojawiają. Tak, czyli schodzimy na dół. To są te drzwi, którymi ja wyszedłem. Ale nie. Okay. Zobacz, tych jeszcze nie sprawdziliśmy. To są drzwi, którymi wyszedłeś, tak? A tu są drzwi z boku i tych nie sprawdziliśmy. Tak, tu nie doszliśmy, bo został wyrzucony stąd Archibald, więc my nie mieliśmy jakby możliwości... Od środka budynku dało się tam gdzieś... Gdzie jest to dziwne ustrojstwo? Może przyglądniesz właśnie temu teraz. Już ci mówię. No, jest gdzieś tutaj. Tak. Jeszcze, Michał, chciałem jedną rzecz rzucił okiem.
Czekaj sekundkę, bo... Poczekaj. Najpierw sobie załatwię ustrojstwo z Pawłem i do ciebie wrócę, dobra? Paweł, ustrojstwo rzucić okiem. Tak. Podchodzisz do ustrojstwa, jest ciemno, masz latarkę. Ja widzę w ciemności. A ty widzisz w ciemności. To rzuć sobie inżynierię teraz. Inżynieria albo obsługa ciężkich maszyn, też może być coś takiego w tą stronę. Nauka, inżynieria. Okej. To jest jeden. Drugie. Na tej sesji. Spoko. Ja wiem wszystko. Ja wiem wszystko. Montowałeś takie. Już. Na stażu to właśnie... Rura jest dotokiem powietrza, która prowadzi do jakiegoś pomieszczenia pod ziemią, tak? I to powietrze jest, musi być pompowane przez urządzenie, które znajduje się przed sobą. Tam jest po prostu pompa, tak? To znaczy, że to w tym pomieszczeniu nie ma naturalnego przepływu. Ono musi być jakoś odcięte, tak? Okej, tylko teraz jest pytanie, dlaczego w ogóle takie urządzenie tam jest? Nie wiem, ale znalazłeś takie urządzenie, ono tam jest i ty wiesz, co to jest dokładnie, tak? Jak to działa? To przekazuję też rzeczy. Tobie się też bardzo szybko kojarzy, bo ty byłeś na wojnie, prawda? Mm-hmm. To jest takie coś, co się też często w bunkrach używało. Wiesz, jak budujesz bunkier pod ziemią czy coś, to zamontowanie takiej pompy... Może być, że piwnice tu są bardzo głębokie, na przykład. Albo w jakiś sposób wydzielone, nie? No dobra, ale tędy raczej nie wejdziemy. Ale to wiemy, rura biegnie prosto pod ziemię. Tak. Pod budynek. Nigdzie nie skręca, czyli, możemy założyć tak, że jeżeli coś jest ukrytego w piwnicy, to będzie się znajdowało na tej ścianie budynku, nie? Tak. Mhm. Okay. Tak możecie założyć. Dobrze. Jak czy owak musimy iść do tamtych drzwi. Tak, no idziemy do tych drzwi. Ale jeszcze Eddie coś chciał. Tak, no, najpierw Eddie, słucham. Bo zrobiliśmy to totalnie na pewniaka. Ja jako ostatni ze skakujących chciałem się jeszcze z tego muru rozejrzeć, czy ktoś nas nie obserwuje. Nie, nikt nas nie obserwuje. Dołączam. A jakby nas obserwował, to co? No to lepiej byłoby się ulotnić, zanim ściągną pałę i nas wpakują na nie wiadomo ile za włamanie do... Czasem, drogi ojcze, trzeba podjąć ryzyko. No dobrze. Wy tyle gadacie, otwierajcie te drzwi. Okej. Które drzwi próbujecie otworzyć? No zejść do tych do piwnicy, tak? Po schodach na dół. Okej, no więc drzwi do piwnicy niestety są zamknięte. No, komali, no. Hello, this is Lockpicking Lawyer, and niekoniecznie, today... Nie było napisane, które drzwi będą otwarte. No, ale... To... Mówiliście, że te drzwi... Skoro już pod nimi stoimy, no to czemu by nie sprawdzić? Znaczy, no, szkoda narobić... Hałasu wytrychami? To masz wytrychy, tak? Tak. I umie się nie dostrzec. Zajebiście tak? Głośne wytrychy. No, no, wyćwiczone ślusarstwo. To spróbuj otworzyć ten zamek. To jest zwykły test. Ten zamek jest prosty, dosyć toporny. To są drzwi do piwnicy. Mhm. 36 zdałem. Okej, okay. No więc po prostu kilka ruchów wytrychami i zamek ustępuje przed tobą, a drzwi otwierają się, zawiasy cicho pracują, są dobrze naoliwione. Okej, okay. Ja tam zaglądam od razu, ja widzę w ciemności, nie potrzebuję światła. Okej, okay, no to ty jak się rozglądasz, nawet znajdujesz od razu włącznik światła po lewej stronie. A to nie, ja nie chcę go włączać, ja chcę zobaczyć, czy ktoś tam nie ma ponasłuchiwać, bo wiesz, jak ja włączę światło, a ktoś tam wie, że powinno być światło zgaszone, to go zaalarmuję. Okej. Okay. Nie, słuchaj, nikogo absolutnie tam nie ma. Stoją jakieś graty, widzisz. Brudno jest, jakieś łopaty stoją, kawałek dalej jest piec. Dosyć ciepło stamtąd bije, takie suche jest to powietrze, całkiem nieźle. Grzeją po prostu. Czyli ktoś tam też będzie chodził ewentualnie i czasami dorzucał. Tego można się spodziewać, tak? Mhm. Dobra, no to ja to przekazuję to reszcie. Mhm. I proszę, panie przodem. Sensacja. Ja mam się pierwsza potknąć? Nie, no sensacja jest przejście. Okej, okay. Ja po prostu pstrykam to światło. To zapala się światło. I idę sam pierwszy. Okej, okay. No to jest pomieszczenie, które tak jak ci powiedziałem, to jest po prostu piwnica. Tu jest gruba ściana normalnie, kawałek dalej stoi. Zamknijmy piec. Drzwi za nami. Żeby z zewnątrz nie było widać na pierwszy rzut oka, że jest otwarte. Okej. Okay. Kawałek dalej stoi piec węglowy i tutaj jest taka, wiesz, dużo niższa ściana i tutaj jest hałda węgla po prostu leży, jest w to wbita łopata. Jakby co, to nasza dwójka może zawsze uciec i się schować. Krótko mówiąc, jesteście w kotłowni, tak? Tam jest skład węgla dosłownie. Dobra. A, no i oprócz tego, jak wchodzisz, to zauważysz, że to jest winda taka towarowa. A jakieś inne drzwi jeszcze? Tak, są kawałek dalej, są drzwi prowadzące do takiego magazynu, powiedzmy. No. No w tym magazynie po prostu są całe... takie są jakieś skrzynie,
tam masz różne, nie wiem, papierzyska jakieś leżą, są stare jakieś segregatory rzucone, stare teczki, no taki... No więc chyba wydaje nam się, że po prostu na tyle, na ile jesteśmy w stanie, sprawdzamy to pomieszczenie, jedno i drugie, na tyle dokładnie, na ile umiemy, nie? Jeszcze w trasie sprawdzania, mówiliście o jakichś drzwiach do piwnicy, które widzieliście w ciągu dnia, czy to było wejście do tej piwnicy? Nie wiem, bo to było zamknięte. Ale tak, my tylko patrząc na plan my tylko budynku. Założyliśmy, że to jest wejście do piwnicy. No w każdym razie tutaj niestety jakby no wydaje się, że to wszystko... Ja jeszcze sprawdzam, czy jakiś regał się nie odsuwa, czy nie da się gdzieś przejść dalej. Dobra, znaczy, jeszcze jest winda, tylko pytanie... Tak, jeżeli uruchomimy, to ściągniemy wszystkich z całego budynku w jedno miejsce. Ja bym się bardziej skupił teraz na tym, żeby spróbować mniej więcej optycznie odnaleźć to, gdzie jest ta maszyna z powietrzem. Czy my tutaj widzimy jakieś rury? Nie, ale... Ale gabarytura budynku jakoś powinna... Ty już zdawałeś inżynierię tyle razy, że... Jak sobie oglądasz po prostu to pomieszczenie, no to już wcześniej deklarowałeś, że się przyglądasz temu, jakie idą kable i tak dalej, no tobie totalnie nie pasuje, jak kable idą od kostki, one gdzieś nikną w ścianie, nie bardzo jesteś w stanie zlokalizować, gdzie one wychodzą, jakby ty szybko wpadacie na to, no to już, to mam wrażenie, to sami na to cała, wpadliście, że to nie jest cała piwnica, tak, tylko po prostu nie wiecie, jak dostać się do tej części piwnicy, której nie widzicie. Znaczy tak, generalnie biorąc, jeżeli ona jest często dostępna, to nie może być na przykład pod tym węglem, ale może być na przykład po drugiej stronie windy. Jeszcze pytanie, albo jak pod windą, głęboko... Albo można do niej zejść z innego miejsca z góry, tak? Tak. Na przykład, no. Jak duży jest ten otwór windy? Czy to jest taka winda, że się przywiezie jedzenie, czy to jest taka... Raczej w taką stronę, nie? Że tam jakiś wiadro z pomyjami, coś... Czyli raczej, że człowiek coś... się nie zmieści w tym. Nieduża osoba, jeżeli się skuli, na przykład ty jakbyś się bardzo skuliła, to... Możesz tą windą wjechać na górę, tak? Ja też rozumiem, towarowa jako taka, w którą się węgiel wozi. Nie. To jest typu jedzenie, przepraszam. Tak, no. Typu drobne rzeczy, jedzenie, brudne naczynia, nie wiem, coś takiego raczej. No. Widzisz, jak ja krążę wokół ścian? No. No ewidentnie patrząc po kubaturze budynku, tu czegoś brakuje. My po parterze zwiedziliśmy wszystko. Nie licząc tego gabinetu, to jedyne pomieszczenie, to jest było gabinet... niedostępne, było nie. Tutaj. Tak. Więc może tutaj jest zejście. Okej. Okay. Jest idealnie nad tą pustą przestrzenią. Stuprocentowo musimy to sprawdzić, ale mi się wydaje po tym, jak... Na pewno ja bym przynajmniej chciał kilka minut poświęcić na, nie wiem, opukiwanie, jakiś tam cegiełek, przesuwanie skrzyń, Jakiś... na podłodze popatrzeć, czy wiesz, jak tam śladu. Jest węgiel, to tam jest wszędzie uświniony węglem. Biorę mały węgielek i spuszczam go w dół tego szybu windy, żeby zobaczyć, czy to idzie kolejne piętro. Jak podnosisz windę, po prostu to tam nic nie ma niżej. Nic nie ma niżej. To się kończy na tym... Super. Jezus Maria. Na tym poziomie kończy się... Czyli to nie ma znaczenia. Czyli musimy wyjść do góry. Tak, no jakby taki jest wniosek. To nie jest właściwe wyjście. Jeszcze jedno pytanie. To nie jest, tutaj nie znajdujecie, doszliście do tego, że ta piwnica nie jest w całości dostępna z miejsca, w którym w tej chwili tylko jesteście. Tylko w środku będzie ochronie. Ja chcę podejść do szybu i ustalić, na którym piętrze ona teraz się znajduje. No, przed wami. Aha, ona jest w partnerze. Tak, bo to jest taka winda mała, taka winda do wożenia, wiesz, wiadra, Dobra. No. Nieduże rzeczy się tym przewozi, tak? Ona jest... No to... Archibald się nie zmieści. Tak. No to dobra, no to chyba staramy się wyjść na parter gdzieś. Tylko jak Tylko, że tam jest strażnik. Tymi drzwiami, tak próbujesz? No to znaczy, byłoby... tylko nie wchodzimy na pałę, bo tam one coś są otwarte. Jest. No. Bo... Okej. Okay. No bo któreś drzwi miały być otwarte, tak? No, to są właśnie te drzwi, które są otwarte. No cóż, eksplorowaliśmy skutecznie. Tak. Dobrze, no. Musieliśmy kliku u góry, więc... Ja tylko się upewniam, że mam wytarty pył węglowy z butów. Okej. Okay. Tak. No i na pewno chwilę nasłuchujemy, czy nie słyszysz jakichś kroków, czegoś takiego, no i jak tylko wydaje nam się, że tutaj wchodzimy. Czy jesteście świadomi, że gdzieś tam... Nie. Krąży strażnik. Dodatnia temperatura. Jest bardzo wilgotno. Nie ma śniegu, jest tylko ciapa. Jest taka ciapa. Zostawiliśmy ślady butów ewentualnie. To nieważne. Tutaj jest bardzo dużo śladów butów, tutaj poruszali się cały dzień robotnicy, jakby to zniknie. Jeżeli odnajdziemy cokolwiek, co byłoby nam potrzebne jako dowód czy tak dalej, to wiadomo, że ktoś tu był, no nie ukryjemy tego. Okej, więc... tylko jedna rzecz mnie interesuje, sadyści. Jeżeli strażnik wejdzie nam w paradę, to co z nim chcecie zrobić? Będziemy się zastanawiać, jak wejdzie. No.
Ja mówię, tak na wszelki wypadek i może pójść nie tak? Ściągam mój szalik i daję komuś, żeby sobie zawiązał gębę. Po prostu zakrywamy nasze twarze, żeby na pierwszy rzut oka nie byli, żebyśmy na pierwszy rzut oka nie byli rozpoznawalni. No okej, no dobrze, no, w porządku, zasłaniacie twarze. Czy jeszcze jakieś... Ja wchodzę. Dziękuję. Cieszy mnie to niezmiernie. No więc wchodzisz i widzisz przed sobą atramentową ciemność wnętrza fundacji. Działając nieco po omacku, no jakby ty się orientujesz, znaczy, bo byłeś tu w ciągu dnia. Ja widzę, więc mogę ich prowadzić. A, ty możesz ich w ogóle prowadzić. W sensie, jak tylko wchodziłeś, to widziałeś jeszcze takie smyknięcie gdzieś lampki i ono po chwili zniknęło i już jak będąc w środku usłyszałeś kroki po schodach na piętro. Okej. Więc na pewno to jest macie czas, chwilę. Czas do działania. No i do tych drzwi mamy dwa kroki od wejścia. Tak, to są te drzwi, które wcześniej sprawdzaliście w ciągu dnia, one są nadal zamknięte. Tak. No to... magia Washingtona. Jesteśmy już tu w nocy. Ja jest jeden strażnik. No i safe. No. Nie, chodzi o to, że jeszcze safe można oblecieć. No. To ja sobie znaczy, sprawdzę, po ilu minutach strażnik tego teoretycznie nie wiem. Okej. Okay. No panie Rebeko, dobra, otwieraj. Otwieram. To spróbuj to otworzyć. Nie, niestety. Nie udało ci się otworzyć tych drzwi. Możesz spróbować sforsować rzut. Jeżeli ci się nie uda, ściągniesz na siebie uwagę strażników. I teraz uwaga. To może być kluczowy rzut dla ciebie, więc dobrze się nad tym zastanów. Możecie też sprawdzić, znaleźć, nie wiem, przeszukać inne pomieszczenia, może no dobra, zajrzeć wiemy, do że na pewno otwartego jest... sejfu, który zauważył ksiądz, kiedy tu byliście. Czy możemy tam pójść, zanim zrobimy hałas mamy, do sejfu? No, mamy możecie. Blisko drzwi, więc jak nawet będą nas omiatać, to będziemy najwyżej uciekać albo podejmiemy walkę, cokolwiek. Rzucaj, będziemy się martwić, ale jak to daleko jest do gabinetu stąd? Dwa kroki, bo to jest no to są drzwi gabinet, z korytarza. Wszystko jest zamknięte. Te drzwi są zamknięte. Te są zawsze otwarte, bo one po prostu prowadzą do poczekalni. Mm-hmm. Tych nie sprawdzałeś. Może mu się uda ślusarstwo na tych drzwiach do gabinetu. A jak nie, no to po prostu je zostawimy. W sensie, dobra, czasem trzeba zaryzykować, no. Czyli co, ryzykujemy? Forsujemy, czy idziemy po prostu i szukamy na ślepo? Twoja decyzja, to jest twój rzut, twoja decyzja. Tak. Ja nie chcę podejmować tej decyzji. Jak to by to była zespołowa decyzja? Ewentualnie... stoimy przy tych drzwiach, tak? Nie. Wyjdźcie na zewnątrz. Nie. Ewentualny strażnik nakryje jedną osobę, która spierdala. Ja postaram się zrobić coś w rodzaju, no spokojnie, spokojnie. I wy w tym momencie wiecie, że to już jest moment, w którym wy macie wypierdać w cholerę. I ewentualnie... I jestem szybszy niż wy. Paweł, spróbuj zrobić ten. Chcesz te drzwi sforsować, czy nie? Chcę sforsować. No to rzuć, proszę cię. No i brawo, no i na co się było tak spinać? No, nie, to nie jest pół. No. Brakło, ale jest. No i świetnie. Dobra, czyli to tym razem... To było dramatyczne trochę. Bardzo, budowałeś na... bardzo długo budowałeś napięcie. Okej. Okay. Wszyscy tam w panice staliśmy przed tymi drzwiami wszyscy. Drzwi się otwierają. W nozdrze uderza was zapach kurzu. Wchodzicie do środka. Przed wami, ty widzisz, bo widzisz w ciemności, magazyn. Po chwili stoicie... tam wszyscy drzwi się zamykają, jesteście osłonięci od ewentualnych oczu ściwskich strażników. Dobra. Ściana skrzyń, jakieś takie proporcje gdzieś wiszą, stojak, na, nie wiem, wydaje się, że broń, tam jakieś piki, oszczepy, no... To jest po prostu magazyn pełen skrzyń. Bardzo zakurzony, zastawiony, zagracony. Nie widać tam schodów w dół. Nie. Co więcej, jak się rozglądacie, to... ta warstwa kurzu jest bardzo gruba. Właśnie o to chciałam zapytać. Czy jest inne wyjście z tego pomieszczenia niż te, którymi weszliśmy? Nie możecie, nie widzicie tego z punktu, w którym jesteście. To jeszcze pytanie, czy to jest warstwa kurzu na rzeczach, czy warstwa kurzu na podłodze? To jest w tym miejscu warstwa kurzu na rzeczach i podłodze. Czyli tu nie było nikogo od dłuższego czasu. Na pewno nikt dawno nie wchodził tymi drzwiami, bo nawet możesz popatrzeć, że jak je otworzyłeś, to została taka smuga w kurzu na podłodze. Czy z innego pokoju może być zejście do piwnicy? No jesteście w stanie powiedzieć, że za ścianą tego pomieszczenia jest pokój Gavigana. Ja się nie znam na inżynierii, także to... Okej, ale my jesteśmy dokładnie z teorii nad pomieszczeniem, które zakładamy się, że jest ukryte. Mhm. Dokładnie tak. Okej, na mapie tutaj są jeszcze jedne drzwi. No i właśnie nie wiemy, że one tam są, tak? Dlatego zapytałem cię, czy jest jeszcze drugie wyjście? Okej, tak, rzeczywiście, zastawione skrzyniami, widzicie, tam są jakieś drzwi. Okej, więc jest opcja po prostu, że za tymi
Nikt tędy nie wchodzi, a na przykład tamte drzwi prowadzą do czegoś jeszcze, że to jest tylko... Nie, to spróbujemy. I tamte drzwi powinny, według tego, jak się orientujecie, prowadzić do gabinetu Gawigana. Naciskamy klamkę. Znaczy, macie dwie opcje, bo możecie też po prostu dostać się tych drzwi od tej strony, przesuwając kilka ciężkich skrzyń. No to robimy, powiedzmy, w trzy osoby, żeby to po cichu, delikatnie tak. Tylko przenieść, delikatnie odstawić. Okej, no to odstawić. To jest test siły w takim razie. Okej, 85... na pół. Okej, okay. No i rzeczywiście, jakby spinacie się we trzech, tak? I po chwili odgruzowujecie dojść do tych drugich drzwi. No i w momencie, jak zaczynacie odstawiać te skrzynie, to się okazuje, że tam już to przejście od tych drugich drzwi nie jest tak zakurzone, że tam ktoś już regularnie się przemieszcza. Za tymi drzwiami. Tak. I teraz, jak już stoicie przy tych drugich drzwiach, które dostrzegliście od wyjścia, dostrzegacie też taki stary sarkofag. I zdaje się, że te ślady stóp prowadzące do drzwi z gabinetu Gawigana prowadzą do tego starego sarkofagu. Okej. Okay. No on wydaje się taki mocno zbrązowiały, stary, nadgniły w kilku miejscach, jakby ktoś go po prostu niechlujnie rzucił tam w rogu tego pomieszczenia. Okej, okay, czyli nie wygląda na nic cennego. Raczej nie. No to i nie ma w tym pomieszczeniu nic innego, co nam się rzuca w oczy, więc ja bym tutaj szukał, nie? Na tym się skupił. A może sam sarkofag jest wejściem? No tak, tak, to może bym też szukał gdzieś. Aha, bo stąd, gdzie jesteśmy, możemy przejść do gabinetu? Czy jest może znowu trudność jakaś? On mówił, że prowadził ślady do gabinetu. Więc otwierasz te drzwi, tak? Ale nie tak na pałę, tylko zaglądnąć. No więc widzisz tył szafy. Tak to wygląda, taka, wiesz, jest dykta po prostu, w sensie taka cienkie drewno. Tajne regału. Tajne przejście? No bo safe jeszcze mamy. To najwyżej na wylocie. Safe zrobimy jako extended goal. Najpierw sprawdźmy, co jest w piwnicy. Tak, to jest ważniejsze. Ten sarkofag oglądamy. Więc oglądacie ten sarkofag i tu będę potrzebował rzutu na spostrzegawczość. No, wiemy, kto ma spostrzegawczość. Więc... Oni noszą, ja się oczy rozglądam. Wybrane. Dobra. Jest na... Mam 30... Mam... Tak, na mniej niż pół. Dobra, no więc ty znajdujesz jakiś mechanizm, który absolutnie nie pasuje do tego pradawnego sarkofagu. Okazuje się. Wciskasz guzik. No i słuchaj, słyszycie w tym momencie, jak cicho zaczyna trukatać jakiś mechanizm, tak jakby zębatki szczękały o siebie, i ten sarkofag po prostu z takim głuchym szurnięciem przesuwa się, odsłaniając schody prowadzące w górę. Po tym, jak on szurnie, to jeszcze poświęcam 30 sekund na nasłuchiwanie, czy coś się rusza w budynku. Czy ktoś to mógł słyszeć? Nie słychać żadnego podniesionego głosu. Ja tam złożę. No dobra. Bo... Też schodzę. Więc dla ciebie jest tam wręcz atramentowo ciemno. Ty dostrzegasz gabinet i widzisz włącznik światła, który mógłbyś ułatwić pozostałym życie. Spokojnie, najpierw wejdę i się rozejrzę. Na przykład, jeżeli na przykład tam są drzwi do pokoju obok, który jest oświetlony, to będzie na przykład pod drzwiami jakaś smuga. Nie, nie ma. Pomieszczenie... Nic. Widzisz drzwi prowadzące na zewnątrz tego pomieszczenia. Mhm. Nie za bardzo jesteś w stanie się w tej chwili zorientować, gdzie one prowadzą, ale to jest poziom piwnicy, więc pewnie jest jakieś wyjście na piwnicę. Pstryk, światełko. Jasne. Przemieszczenie, które widzicie teraz już schodząc po tych wąskich schodkach pod sarkofagiem, jest dosyć przestronnym formą gabinetu. Jak zaczynacie się zagłębiać, to to wygląda, jakby bardzo grube ściany otaczały pomieszczenie oddzielone od pozostałej części piwnicy. Znajdujecie w południowej ścianie jakieś duże drzwi. One są mniej więcej tak, jakbyście się zastanowili, na ten kierunek wychodzą. Czyli przez magazyn, prowadzą jakby do magazynu w piwnicy, w której byliście. No i teraz, co tutaj jeszcze? Jest gabinet, czyli jest biurko, tak? Tak. Ukazuje się wam kilka dobrze utrzymanych mebli. Biurko, krzesła, jest jakiś stół, są regały ustawione wzdłuż półek. To nie jest wykonane z takim przepychem, jak meble stojące w gabinecie reprezentacyjnym na górze, ale są to całkiem solidne, porządne meble. Jest też trochę skrzynek i pudeł. Dostrzegacie wspaniale zdobiony kufer, no i tak jak mówiłem, te regały z książkami ustawione wzdłuż ścian. I jakby na tym klepisku betonowym podłogi jest taki mocno wyliniały dywan rozłożony. I jakby macie okazję sobie te różne rzeczy poprzeszukiwać, tak? Biurko, różne skrzynie, które tutaj są i tak dalej, i tak dalej. Także mówcie, co was interesuje ewentualnie. Pierw w biurku. Biurko. Ja też bym sprawdzał. I biurko. Szybko. I... No,
Ja miałem na myśli akurat szafy. Szafy? No mi się wydaje... Ja no, sprawdzam cokolwiek, do skrzynie, wszystko. No, wydaje mi się, że chyba korzystając z czasu, jaki mamy, będziemy metodycznie sprawdzać. Wszystko. Ale zaczynamy na pewno od biurka, jako takie, które się wydaje najbardziej tak, wartościowe i otwieramy. Można by było zobaczyć, dokąd idą te drzwi. Dobra, więc tak. Przy czym przeszukując biurko, ostukuję też za ukrytymi szufladami. Jasne, jasne. No jakby założę, że dosyć... Skrupulatnie. Więc tak. Ty znajdujecie w biurku takie coś. I już mi się nie chciało wycinać, ale jest to, ten element. To jest wizytówka, tak? Którą znajdujecie. Empire Spices. I teraz, kiedy przeszukujecie biurko i Rebeka zajmuje się dokumentacją, ty znajdujesz w jednej z szuflad rewolwer 32, a obok niego opakowanie naboi. Znajdujesz też cały stos fałszywych paszportów. Na paszportach widnieje zdjęcie mężczyzny, którego nie rozpoznajesz. Okay, starszy, jest... elegancki facet. Jest okay. W różnych uczesaniach i strojach. Jeżeli ale... ja to znalazłem, nie rozpoznaję, to pokazuje też reszcie, że nie jest pan profesor. Tak, to nie jest pan profesor, to jest Gavigan. To są zdjęcia, w tych Gavigan. Fałszywych dokumentach są zdjęcia Gavigana. Mhm. Pod różnymi nazwiskami, tak? Pod różnymi nazwiskami i tak teraz, dalej. A teraz patrzcie, Empire Spices, tak? Czyli imperialne przyprawy, tak? Mhm. Nasze zaproszenie, tak? Pachniało przyprawami. No więc oprócz tego znajdujesz też kilka zwitków 5 i 10-funtowych banknotów. Tego jest sporo, wiesz, to jest taka... No tych zwitków tam taki stosik leży. Nie, kupa kasy ogólnie. Nie tego szukamy. To nie ale jest tam dużo pieniędzy. Tak, to nie są dedeczki, nie zbieramy złota. My tylko ekspeksamy. I teraz te dokumenty... Ja to podaję. I te dokumenty znajdujesz w takiej skrzyneczce metalowej, która jest... To jest taki wiesz, kejsik metalowy z uchwycikiem na górze, który nie otwierasz i tam znajdujesz 100 z tych dokumentów i na szczycie tego... Nie, tylko to, jeśli mogę. Tylko to. Tylko to. No i tam się i też wala... Nie, tylko to, co tylko to. Pokazałem. I tyle. Dobra. To jest dokumentacja i tak... i oprócz tego... znajdujecie też taki nabazgrany, zgięty list w śmietniku obok biurka, który mówi coś o opłatach za magazynowanie, wskazuje i jest podpisany przez niejakiego Punita Chaudiarego. Jest nadany w ogóle z Londynu, z Rope Makers Field Slimehouse. Punito Chaudary. Punit Chaudary. To jest, no, Limehouse to są doki z tego, tak, co wspomniałem. Tak, Limehouse to są doki. Okej, okay. Ja bym chciał sprawdzić jeszcze takie te drzwi. Prawie tylko skończę, bo nie mam tego propa akurat, więc po prostu muszę powiedzieć, co jest w tym liście. W tym liście od Chowderego jest informacja o przechowywaniu rozmaitych antyków w magazynie przy ulicy Ropemakers, tak? Ropemakers Field, a także o ewentualnym przewozie na statku o nazwie Ivory Wind. Także to są może takie dwie ważne rzeczy. Czy jest Punit Chowdery w Limehouse, przy Rowmakers Field, to jest magazyn. No i to jest wskazanie na statek przewożący rozmaite antyki. Statek nazywa się Ivory Wind. Ivory Wind. Okej, okay. Chciałeś coś deklarować. Tak, ja chciałem sprawdzić te drzwi, które miałyby jakoby prowadzić do magazynku. I one rzeczywiście prowadzą do magazynku. Tylko jak otwierasz, to wiesz, próbujesz je otworzyć i tam dosłownie od razu uderzasz takim, może otwiera się na tyle i tam uderzasz jakąś skrzynię, więc trzeba by odgruzować cały ten magazynek po drugiej stronie. Nie sprawdziliśmy wystarczająco dokładnie. W sensie, to jest tak, że tam ledwo dochodzi światło, że tam nie dochodzi żadne światło, ty po prostu widzisz w ciemności, ale to jest zastawione niemal po sam sufit, tak? To pytanie, czy to nie jest bezpieczniejsze wyjście? Pytanie, czy jesteśmy w stanie z tej strony jakkolwiek to jeszcze odgruzować? Czy od tej strony, czy nie damy rady? Nie bardzo, nie od tego, nie od tej strony. Ty nie jesteś w stanie nawet przecisnąć się przez to przejście, jak napierasz nawet całą... Ale drzwi się trochę otwarły. No tak, tyle, no. Na tyle. Okay. Tyle, że rękę włożysz. Znaczy, wiesz, mogę je dosunięte podważyć, zsunąć z tego. Słuchaj, Paweł, jeżeli się uprzesz, to jesteśmy w stanie wszystko zrobić i ja nie będę cię powstrzymywał. Natomiast... Nie no jest to... To bezpieczniejsza droga ucieczki niż pchanie się przez muzeum. Zakładając, że nie będzie to hałaśliwe, niczego nie ruszysz, nic nie spadnie, nie zajmie ci to najbliższych 4 godzin i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, generalnie to na pewno byłoby bezpieczne, tylko dużo trudniejsze. Okej, okay. Valid point. Okej. Okay. W sensie nie zabronię ci oczywiście, ale może skończyć się, że wyjdziesz stąd nad rano. Wy przeszukiwaliście to antyki, skrzynie i tak dalej. No to tak. Co zostało? Okej. Okay. Więc
są takie drewniane skrzynki, słuchajcie. Kilka jest tych drewnianych skrzyń i ustawione na drugiej, większość z nich jest otwarta, niektóre są puste. Tam znajdujecie takie, wiesz, naklejki na tych skrzyniach, gdzie one są adresowane. Mhm. Hofong, import, export. Kaoyang, Strint, Shanghai, Chiny. Hofong, Chiny, tak? Tak. Należy dostarczyć czcigodnemu Hofangowi, jest opisane. Hofong, Chiny. Tak. No i jakby ta skrzynia jest otwarta, więc nie musicie nawet szczególnie podważyć, żeby do niej zajrzeć. Okay. W środku jest dosyć duża statuetka. Ona przedstawia bardzo otyłą kobietę w charakterystycznym szpiczastym chińskim kapeluszu. Jest wykonana z jakiegoś ciemnego kamienia i bardzo zimna w dotyku. A kiedy jej dotykacie, powierzchnia statuetki wydaje się nieco tłustawa, tak jakby była pokryta oleistym nalotem. Można na okultyzmie ją badać? Jak najbardziej. Nie. Nie bardzo. No więc nie jesteś w stanie zidentyfikować. Okultyzm. Czy ja też mogę wykonać rzut? No nie. Jakbyś powiedział wcześniej, to wtedy dobra, bierzemy tego, kto ma wyższy, ale dobra, już tutaj rzut został wykonany. Okay. Rozglądacie się dalej, jest kolejna drewniana skrzynka. Ta na przykład jest, nawet mam tutaj zaadresowana, jest z Randolph Shipping Darwin Australia. Okay. I no nie, jest jakiś taki dziwny symbol przedstawiający coś jakby skrzyżowanie jelenia z jakimś skrzydlatym stworzeniem. Trudno powiedzieć. Tutaj też jakby zawsze możecie rzucić na okultyzm albo na mity Cthulhu. Ustąpić. No właśnie, bo wewnątrz znajduje się statuetka, słuchajcie. Ta statuetka przedstawia istotę, która ma takie miniaturowe, dziwne skrzydła, jakieś macki wychodzące z jej brody. Jest łysawa i przypomina połączenie człowieka z jakąś ośmiornicą, jaszczurką. Co to może być? Nie. Czy ktoś z was zbada tą statuetkę? To oglądasz jedną czy drugą, co? Ja mam mity Cthulhu. Czemu nie? No to dawaj. Czemu nie? Ty już się naczytałeś? Dwa. No to więc nie tylko tracisz, rzucisz sobie na poczytalność w tej sytuacji. oczywiście. Ponieważ rozpoznałeś tą statuetkę, rzucisz sobie na poczytalność. A tutaj nie po to... 10. Czyli zdałeś. Zdałem. No to nie stracisz punktów poczytelności, ale oczywiście po lekturze, którą odbyłeś na statku, rozpoznajesz przerażającą sylwetkę pradawnego wielkiego Cthulhu spoczywającego pod wodami w zapomnianym mieście Riley. Wiedziałem! I kiedy dotykasz tej 40-centymetrowej figurki, czujesz jakby przez twoją dłoń przechodziła taka chłodna iskra. To jest takie uczucie, jakby coś jednocześnie zmroziło cię i poraziło. I ta lekkim odrętwieniem rozchodzi się po twoim ciele, aby w końcu rozejść się i to uczucie drętwienia zupełnie znika. Nie do końca jesteś w stanie powiedzieć, co się stało, ale czujesz się, jakbyś dotknął czegoś nieopisanego. To jest duża statuetka? Około 40 centymetrów. Taka. Duża. Okej. Okay. Mógłbyś ją zabrać, jak się uprzesz. Ona nie... No właśnie, wydaje mi się, że... Jest nawet ta skrzynka, w której... z nią takie intymne doznanie, to... skrzynka, w której jest zamknięta, to jest mniej więcej tej wielkości, więc jak się uprzesz, to jesteś w stanie ją podnieść. Wydaje mi się, że to jest cenne. I to należałoby poddać badaniom. Mam nadzieję, że nikt nie ściągnął zimowych rękawiczek, jeżeli coś zabierasz. W księgach, które czytałem, są wyraźne powiązania pomiędzy tym czymś, a ojcem czerwi. Jeżeli uważam, to pomoże, to rób, co uważasz. W każdym razie tędy już nie wyjdziemy, po drugiej stronie jest kupa skrzyń. Myśmy znaleźli tutaj zamówienie na safe. Ja jestem pewna, że listy od Obriego gdzieś tutaj leżą, musimy je znaleźć. W sensie, tu, albo w safe. Czy sprawdziliśmy już wszystko? Tu w budynku. Tak. Nie, bo ty się dalej rozglądasz i znajdziesz ten zdobiony kuferek, o którym mówiłem. Ten zdobiony kuferek, jak sobie go otwierasz, to tam są dwa takie wspaniałe srebrne sztylety, słuchaj, umieszczone. Piękne są. Shiny. No i oczywiście ciebie ciągnie też regał z książkami. Oczywiście. Tak? I regał z książkami drugi, on jest zapchany takimi, wiesz, jakimiś woluminami, tak? Ale oprócz tego są tam też jakieś pojedyncze zwoje, masa książek. Większość z nich nie jest w języku angielskim. I też nie wiem, w jakich językach. Nie, jesteś w stanie rozpoznać. Na pewno rozpoznajesz francuski.
tak? Bo francuski to jest język, który jest ci dobrze znany. Przynajmniej dwa tytuły są po francusku. Jest łacina, jest greka, jakby języki potrafisz powiedzieć, tak? No. Litery i tak dalej. Natomiast jest tych książek bardzo, bardzo dużo. Zwojów, jak zaczynasz takie szybko liczyć, 10, może 15 takich pojedynczych zwojów też się tutaj wala. Wracam się do was, że jeżeli dacie mi chwilę, to mogę to przejrzeć i zobaczyć, czy nie ma w tej stercie jakichś przydatnych papierów. Rób co musisz, nie? Wiesz, tu jest... My, wiesz, zaglądamy do tych skrzyń, więc to trochę czasu zajmie. Ja prawie rozkręcam to biurko. To chcę skorzystać z biblioteki. Więc rozkręcając to biurko... No, nie fizycznie, ale po prostu... No, jasne. Wyciągasz taką szkatułeczkę i w tej szkatułeczce są trzy takie fiolki wstawione. One są z ciemnego szkła, wyglądają jak apteczne. One są zalakowane czymś, nie bardzo wiesz czym, tak? Jedna z nich nie ma już laki, jest pusta. Dwie są cały czas pełne. Kiedy nie zaglądasz i przyświecasz, to w środku coś się tak jakby porusza, wije się w środku. Wygląda to jak larwa. Czy ty wołasz któregokolwiek z nas? Nie. Korzystanie z bibliotek. Przeglądam, szukam czegoś, co jest w ogóle interesujące w całej tej stercie. Wyciągasz dwie książki i wsadzasz pod pachę kilka zwojów, które wydają się najbardziej interesujące. Później ci powiem, co z nich wyciągnąłeś, ale z racji ekstremalnego sukcesu to będą interesujące tytuły. Ja się upewniam, że moi koledzy nie znajdą tych fiolek. No to wkłada się do torebki po prostu. Nie zabieram ich, po prostu... Nie powiesz mu naprawdę o tych larwach? Nie. No, please. Nie rób mu tego. Rzuć sobie na spostrzegawczość. To jest drugi raz, jak twoja ukochana zostanie zamknięta za drzwiami. Rzuć sobie na spostrzegawczość, czy dowiedzisz. O co tam chodzi, no? Po prostu zagraj to, po prostu, że znajdujesz, nie, no, bo pokazujesz, to jest... no. Nie, bo ja je po prostu otwieram i ja widzę, co się z nim dzieje, że on jest na skraju. No, ale nie jest aż tak. No, on się ostatnio zachowuje się bardzo świadomie, a to może być istotne. Tym bardziej, że jedna z tych chwilek jest pusta, a on już badał larwy. Mhm. Jeszcze te dwie mogą być puste. Nie, no, rzuć sobie na spostrzegawczość. Ja jestem zaaferowany. Znaczy, prędzej ja, no bo wiesz, ja sprawdziłem, co było w szafkach. A, sprawdziłeś szafki. W szafkach znalazłeś. Widzisz, że ja stoję te pieniądze z kasetką. Tak, ale jak ty szukasz dalej, to jeszcze znalazłeś, i się na nie lampie. I tak dalej. To miejsce było przygotowane na to, żeby ktoś się tu mógł zaszyć na dłuższą chwilę, tak? Te żelazne racje mogą starczyć nawet na 5-6 dni. Kończę sobie jeszcze tylko książki. Większość z tych książek, które przejrzałeś, to są jakieś źródła bibliograficzne, jakieś fragmenty dziwnych poematów. Pojawia się hasło krwawego języka, które już gdzieś ci się tam przewinęło. Część zwojów to są w ogóle wiersze w jakimś trudnym do pojęcia rytmie czy rymie. Pojawiają się też tam takie hasła jak obrzmiała kobieta, coś o panu lasów. Musiałbyś się zagłębić w ten temat. No, ale wybrałeś kilka lektur. Wybrałeś przede wszystkim dwie książki po francusku. Oczywiście wziąłeś Liber i Vonis. To wygląda troszkę inaczej niż wydanie, które już masz. Starsza. Tak, wersja jest, wydaje się, nieco starsza, a także Equinox Dizies. Czyli i to jest takie. No są jakieś książki, które. Dobra, ty masz teraz. Przepraszam, wróćmy na chwilę. Tak, do nas, ja po prostu bo mnie interesuje ta otworzyłam interakcja. Skrzynkę, patrzę się na nią. Tylko jakby moje podejście jest takie, że ja w ogóle nie rozumiem waszej fascynacji tym wszystkim, co się dzieje. Ja jestem zainteresowana likwidacją tego wszystkiego. Okay. Nie fizycznie, tylko po prostu ludzi, którzy się tym zajmują. Na ile to chowasz? Bo teraz... Nie chowam, po prostu to otworzyłam i patrzę. Czyli możemy założyć, temu, że on oni to może zobaczyć. W którymś momencie jeden i drugi, ty jesteś zajęty książkami, ty patrzysz do statuetki oczywiście, ale to jest tak, jak ona... sobie zdaję sprawę, to ją zamykam i chowam, ale oni razu... to mogą zobaczyć. Ja, żeby było jasne, ja jestem jakby na razie zaprzątnięty skrzyniami i ja nawet nie będę rzucał, czy ja to widzę, czy nie. To jest wasza decyzja, co się z tym stanie. Okay. Ja ty zobaczyłeś, ja bym mógł zobaczyć, że ona coś chowa. I tak zróbmy. Ty tak. Wiesz, co tam jest i masz tak. To, schowałeś sobie tę szkatułkę do torebki. Znaczy nie, wepchnąłem ją do biurka tak, żeby ją nie znaleźli z powrotem. Ja nie chcę tego zabierać. Okej, ale ty widziałeś, że ona tam wypchnęła i wiesz, że została tu schowana przed wami. Ty nie zwrócisz na to uwagi, tak jak się mówiliśmy, ty masz książki. Dobrze. To jest zasadniczo wszystko, co tutaj było do znalezienia, tak? Jest to po prostu sterta wskazówka, jakby nie patrzeć. To jest moment, żebyśmy się po prostu, wiesz, chwileczkę powymieniali informacjami. Całkiem konkretne, ale to już... Jeszcze tylko jednym pomocne pytanie. Wszystkie te paszporty były zapisane, żaden nie był blankiem, którego jeszcze dałoby się wykorzystać? Nie. Wszystkie zapisane. To są dokumenty wystawione na aliasy Gavigana. Tyle mi spisuję sobie wszystkie aliasy Gavigana.
O. Ile ich jest? Jest ich tam z 8. No. No ja bym... Ale bierzemy te dokumenty. Nie. No jak nie. To? Moim zdaniem nie powinniśmy dowody, za które można go wsadzić do ciupy. Widzisz mnie, który trzyma taką skrzynkę pod tak, kawą. Ma taką, wiesz, to skrzynka z 12 kilo waży, nie? Ja mam, kurde, zwłaszcza to mógłbym ci te tomy tylko, wydawać, jak komi wojarze. To zabieramy, to przestaje zabieramy, być dowód. Zabieramy księgi, no. Zabieramy ten. Jeżeli Gavin, to też tyle ty wziąłeś? Jeżeli Gavin faktycznie jest kultystą i on wykorzystuje te dowody do poruszania się po świecie, to jeżeli mu buchniemy te paletę, to przynajmniej mu utrudnimy mu życie. Możesz mu nawet tę ciapę buchnąć. No to biorę cały ten zestaw i wrzucam się do tej skrzynki, masz, nieś. Wszystko, co jest tutaj, możemy ukraść, bo on tego nie doniesie policji. Dobra, a to pudełko, które ona schowała, też wziąłeś, no. Czy nie? Żebyśmy ja się właśnie jasno. Tak zastanawiam. Na no to chcę, nie okej, to inaczej. Jakkolwiek będziemy w stanie utrudnić mu życie, to zróbmy. Mhm. Ten hajs to jest 2000 funtów, tak swoją drogą. A, to jednak... Nie no, wiesz, jak utrudniamy mu życie, tam jest 2000 funtów w zwitkach. Nie, my po prostu musimy zająć się redystrybucją dóbr. Okej. Wrzucam ci to też do tej skrzynki. Jak nas mają złapać z zabytkiem, to mogą nas też złapać z pieniędzmi. Żadna różnica i tak nas posadzą. Robin Hood to bardzo komunistyczna nie, nie posadzą nas, bo on się nie przyzna do tego, jak że nas coś, tym że złapią, że miał tutaj jak nas tym złapią, to nie będą pytać, skąd to się wzięło. Co? A, przeszkodzić mu. Nie znalazłam dobra, ja tego, też z czego szukałam. A czego szukałaś? Listów od Obreya. Nie ma ich tutaj. Ale okay. Jeszcze mamy drugi gabinet. Dobra, to ja się pytam, Ofel, a co było w tej szkatułce? Widzisz, tak na siebie patrzę i potem patrzę na doktora i patrzę na siebie i patrzę na doktora. A to już zauważyłem. No to ja już na pewno zauważy, że nie no, miałem w tym momencie to już jest dziwne i ja jeszcze sięgam patrzę, po tą szkatułkę w takim razie. No i znowu, znaczy, miało to być dyskretne bez mówienia, że to jest nie taka, chcesz wiedzieć, wiesz, ale... Ta szkatułka też, jak już na nią patrzysz, to ona wygląda trochę jak chińska zagadka. W sensie, wiesz, to jest taka szkatułka, ona teraz była już otwarta i to rzeczywiście jedna z tych chwil, ale wiesz, to jest tak, że żeby ją normalnie otworzyć, żeby nie była otwarta, tak, to musiałbyś ją pokręcić, poprzesuwać, więc to jest bardzo fancy pudełko. Takie niezwykłe troszeczkę. Mm. I znaczki też przypominają kanji, które są wypisane na tym. Tak się nazywa chińskie litery, dobrze mówię? Tylko jeżeli używasz ich w języku japońskim. Aha, to nie chcę w języku japońskim. To po chińsku nie wiem, jak się nazywają, ale też. Chodzi mi o to, że to są... To są chińskie znaczki. To są chińskie znaczki, tak? Dla mnie to są chińskie znaczki i myślę, że wszystkich przydatnych są chińskie znaczki. Tak. W kantońskim. Nasi oglądający mogą nas poprawić, jak nazywają się chińskie znaczki po chińsku. Okej, no powiem tak, no jest to coś nietypowego. Ale ja chcę zajrzeć do środka i co tam jest. Ja widzę oczywiście tam, tak, czy ja to. Widzę tą larwę. Tak, no bo to jest, widzisz w ciemności, więc widzisz tam te dwie larwy. One są znacznie mniejsze, one te wszelkie są takie. Okej, okay. Ja to zamykam tak i chcę to przynajmniej lekko przesunąć, żeby nie dało się tego tak otworzyć od razu i wrzucam ci to też do pudełka. Okej. Więc ty jakby z powrotem blokujesz chińską łamigłówkę. A to co tak. To? To? Więcej rzeczy, które są nam potrzebne. Okej, okay, czyli podsumowując, zbierajmy. Macie trochę dokumentów, 2000 funciaków rąbniętych Gavinowi. Teraz pytanie, wiedzę, czy wiedzę w papieżyskach i zwojach, dwa srebrne sztylety i posążek prawdopodobnego Cthulhu. Tak. Ja który jestem... postawia sobie na kominku koło jeszcze pytanie, czy my w ogóle próbujemy podejść do sejfu? Bo wiedza ślusarstwo to jedno, a wiedza jak otworzyć sejf... Słuchajcie, mamy w sumie zamówienie. Ja bym olał ten sejf. Tam nie ma kombinacji na tym zamówieniu? Ja bym olał ten sejf, bo tak naprawdę takie rzeczy, które mamy, które są nam potrzebne, to znaczy, mamy. Ja nie sądzę, tam żeby są on listy. W sejfie, w gabinecie trzymał cokolwiek, co będzie nas interesowało. Ale listy mógł trzymać, bo one nie mamy nie nic są wartościowego, nie wynieśliśmy żadnej informacji z tego miejsca. Widzicie te swoje jak zabawki, mamy, ale dalej nie wiemy nic o ekspedycji Carlyle'a. Całą siatkę kontaktów mamy. Co? Jakie kontakty? Wiesz, jakie są jego aliasy? No popatrzcie, pokazuję tak. Wam. Przesyłki Australia, Randall Shipping, Australia, Hofong, Chiny. Ty jesteś zafiksowany na robakach, a ja na informacji tak? O ekspedycji Carlyle'a. Czy coś tam było? Nie. Tylko tak to, jakby ja już dalej tego nie prawie, ale widzisz, że mi strasznie na tym zależy. Okej, okay, ale tylko tyle. Okej, bo to jest, a tam jest Australia. Australia są i Szanghaj. Szanghaj. No i Empire Spices, czyli London. Ale to jest coś tutaj w Londynie. No, tak, ale tak, też tak. Jest to to jest kolejny krok, nie? Tak. Są kolejne miejsca, mi się, które są mi się wydaje, że to, co widzimy tutaj, to jest jakaś siatka połączeń pomiędzy Gaviganem tak, a jakimiś innymi podmiotami. Niektóre z nich mogą być po prostu miejscami FedEx. On ukrywa przed nami informacje o tym, co się wydarzyło tam na górze Czarnego Wiatru. To zróbmy tak. Mamy już tu tonę sprzętu, z którym nie chcemy być złapani.
Jeżeli my z Arturem wyniesiemy to, wy możecie jeszcze na spokojnie, bez obciążenia spróbować rozpracać gabinet. Tylko jeszcze musicie jakoś przejść z tym przez bramę od środka. Nie. Można otworzyć. No. Możemy ją po prostu otworzyć, więc wyjść. My już cały ten niebezpieczny szpej zabierzemy, a jeżeli oni jeszcze chcą przetrząsnąć gabinet, to mają... Nie są obciążeni. Przecie, to już będzie trochę ryzykowne. No to... No, tak. Dlatego niby jakby zabieramy im wszystko, że nie muszą się tym przejmować. Jak my wyjdziemy stąd, tak. Tutaj przez tą tył szafy jakoś możemy powoli wejść. Pewnie jest... Da się tak, wstawiam, że jest jakieś przejście pomiędzy tym a tym pomieszczeniem. To tak zróbmy, panowie. Wy wynosicie na zewnątrz te rzeczy i ja... Rzeczy się rozglądamy. Rzućcie sobie na szczęście po prostu, bo nosicie kupę gratów, przejście z tym cicho będzie... Ile masz szczęście? Tylko ten, co to ma niżej pewnie, nie? Tak, no. Ten, co ma niżej, tak. Ile masz? Znaczy nie, no. Banknoty będą to tłumić. Szczęście. Używamy ich tak, jak się tych papierków... No i bez jednego oczka, 39. No nice. Dobra, więc uda wam się to po prostu wynieść, a wy rzeczywiście przez te drzwi po chwili... Ty tam jest... Ty nie zamiast żaden mechanizm, to jest po prostu odsuwane. To jest... Pusta szafa, która jest atrapą, i jesteście w ciemnym gabinecie Gavigana. Tą karteczkę na wszelki wypadek zabieramy. Jasne. Tak. No, safe jest... Patrzysz, że to jest ten sam safe, ta firma? Nie, tak. To nie jest ten to sam nie safe. Jest ten safe. Ten safe, ten safe jest, to jest znacznie... Informacja. Jaki tam jest safe napisany? Żeliwny safe z wejściem. Z wejściem. Zamówienie indywidualne. Czyli to jest ten taki safe stojący. Nie wygląda, jakby miał wejść, ten safe jest tyci. Mm-hmm. Jest przytwierdzony do podłogi po prostu. No jest otwarty. Jest otwarty. Patrzę, co jest w środku i tyle. Czy jeszcze macie tu biurko, nie? Już wam mówię. W biurku raczej nic nie ma ciekawego. Zawsze można sprawdzić. Sprawdzasz to biurko, tak czy nie? Bo to też jest... Też no, bierze, po cichu i tak. Na dole staraliśmy się zrobić... Nie staraliśmy się niczego ukrywać, ale tu na górze, tu są tak, oficjalne dokumenty. Tak. Także tutaj, okej. My otwieramy, wiesz, zaglądam, patrzę, tak wiesz, po jednym podnoszę, bo na dole zostawiliśmy rokosz, ale jest duża szansa, że nawet jeżeli ktoś to zauważy, to nie wezwie policja. Tutaj jest duża szansa, że on po prostu zasunie sobie ten sarkofag i powie, o Boże, święty, okradli nas. No. I wezwie policję. Dokładnie. No dobra, więc teraz tak. Sprawdzasz sobie biureczko, delikatnie, no i tam jakby w tym biurku naprawdę nie ma nic szczególnego. Jest zdjęcie, to zdjęcie, które wcześniej dostrzegł... Tyłem było. To zdjęcie przedstawia willę. Jakąś taką bardzo, bardzo ładne domostwo. Wiekowy, pośród angielskiego ogrodu. Takim zamaszystym jakby pismem, eleganckim męskim pismem jest wypisane Missir House. Mm-hmm. Jest podpisane to zdjęcie. Missir House. M-I-S-R, Missir House. Missir House. Tak. Także to jest jedna rzecz. A w sejfie nic nie ma. Nie no, w sejfie coś jest. No. Już wam mówię. Otóż w sejfie... Potem już cyknąć tego. Ja nie mam aparatu. Otóż w sejfie jest paczka jednofuntowych kwitów bankowych. To mnie nie interesuje. No i no, jakby to są kwity bankowe, jak takim się przyglądasz, przyświecając sobie latarką, to każdy z nich jest odręcznie podpisany przez Gavigana. No i łączna wartość to jest około 100 funtów. Nie, ja tu jestem po informacji. To tam jest, są tylko te pieniądze. Te pieniądze, nie są pieniądze, to są kwity bankowe. Zwijamy się. Myślę, że przejdziemy dokładnie tak, jak weszliśmy, zasuwając tak, zasuwamy drzwi. Szafę z powrotem. Jeszcze znalazłeś, mój drogi, ten telegram w jednej z szuflad biurka. Chodź, misiu gry, Mekeli ja bym chciał się wykazać odrobiną paranoi, bo biorąc pod uwagę, że ktoś już o nas wie, a my właśnie zrobiliśmy włamsko i wynieśliśmy rzeczy, które być może nie są oficjalne, ale mogą być cenne, to ja bym nie chciał ich nieść do mnie do mieszkania. Tylko kurczę, skoro mamy pieniądze, to próbując upewnić się, czy przypadkiem nie jesteśmy śledzeni na tyle, ile możemy, chciałbym udać się do jakiegoś magazynu, w sensie... Ale w życiu trzeba zaryzykować, bo... Przestrzeni magazynowej, skrytki i tak dalej, i tam chciałbym to umieścić. Okej, ale potem jest mniej więcej trzecia w nocy w tej chwili. Możesz wynająć pokój w hotelu na razie. Możesz, tak, jeżeli pojedziecie gdzieś do którejś z podlejszych dzielnic Londynu, tak. To możliwe będzie wynajęcie pokoju na godziny i wpadniecie tam z toną gratów,
które wyglądają jak fanty rąbnięte z jakiegoś bogatego domu. Osoba. Wszyscy stary to zapamiętają i to będzie miejsce, w którym jakby możemy to zrobić, tak? Nie, no w porządku, nie jestem głupi, nie będę zwracał na siebie uwagi. Co niesiecie ze sobą zwraca na siebie uwagę. No to jest skrzynka, drewniana skrzynka tej wielkości, powiedziałeś. A ty masz, on ma na ręce zwojów i książek. On niesie dwie książki pod pachą i ma takie zwoje, rozwoje mam powtykane, powtykane gdzieś za pas i tak dalej. I ma dwa srebrne sztylety przytroczone do paska w tej chwili. W sensie, ty może masz tylko skrzynkę, ale on ma graty. Dobrze, to jakby long story short, nawet jeżeli trzeba będzie, to parę godzin spędzimy w tym. Chodzi mi o to, że ja nie chciałbym tych gratów trzymać u mnie w mieszkaniu, tylko za pieniądze, które mamy, wynająć sobie gdzieś jakąś skrytkę magazynową i tam to trzymać. Zastanawiam się, na co można rzucić w takiej sytuacji. A czemu chcesz na coś rzucać? No bo, wiesz, byłeś lekarzem, a chociaż byłeś lekarzem alkoholikiem i narkomanem, więc właściwie mógłbyś znać takie podrzędne miejsca. No, ale i mieszka na Soho. No dobra, zróbmy to w ten sposób. Ponieważ mieszkałeś w Londynie, masz taki pomysł, a i tak mieliście wskazówki na dzielnicę Limehouse. To idziemy do Limehouse. To może po prostu łapiesz te dorożkarza, płacisz mu dodatkowe pieniądze, powiedzmy, no bo mówisz, że chcesz to załatwić dyskretnie, tak? Tak. Więc szybko wypychasz jego kieszeń odpowiednią ilością funciaków, aby ten nie zadawał pytań. I tam jest taka skrzynia z tyłu każdej dorożki. On tą skrzynię otwiera i nie patrząc nawet odchodzi. Możecie tam wyrzucić wszystko i wiezie was do ciemnego portowego Limehouse, podwożąc was pod najpodlejszy hotel na godzinę, jaki w życiu widzieliście. Przed drzwiami do tegoż hotelu, oparci o siebie głowami, dwaj pijaczkowie spędzają noc, zmarznięci i przytuleni do siebie, jakby to jakkolwiek miało pomóc. A mało sympatyczny mężczyzna, wyglądający jakby nie spał przynajmniej od kilku dni, nie zadając wielu pytań, po prostu wysuwa rękę w waszą stronę i przyjmując sufitą zapłatę, udostępnia wam paskudny, brudny i śmierdzący stęchlizną pokój, którym możecie dokończyć tę noc, uważnie i skrupulatnie przeglądając swoje trofea. Okej? Tak. Super.